Milosz, zaufaliście trenerowi Nowakowi, trener Nowak zaufał wam i to chyba przekłada się na atmosferę w drużynie i na wyniki, które ostatnio zdobywacie. Atmosfera w naszej drużynie jest świetna. Odkąd trener Nowak przyszedł do Lechii, każdy z nas odbył z nim wiele rozmów. Staliśmy się dobrą drużyną nie tylko na boisku, ale też w szatni. Gramy dobrą piłkę i chcemy to kontynuować do końca sezonu. Piast Gliwice w tym sezonie przegrał na swoim boisku tylko jeden mecz. Czy uważasz, że nasza drużyna w formie, którą obecnie prezentujemy, jest w stanie wygrać w Gliwicach? Myślę, że nasze ostatnie mecze przeciwko Ruchowi, Zagłębiu czy Pogoni pokazały, że mamy szansę wygrać z Piastem. Czeka nas jednak bardzo ciężkie zadanie. Drużyna z Gliwic przegrała w tym sezonie tylko jedno spotkanie na swoim boisku. Wierzę jednak w nasz zespół. Dobrze się ze sobą czujemy i mimo tego, że szanujemy naszego najbliższego rywala i jego wyniki, to wiemy, na co nas stać. Widać, że trener Nowak znalazł dla ciebie świetne miejsce na boisku i też, że ty razem z Sebastianem Milą i z Michałem Chrapkiem świetnie się dogadujecie ze sobą. Zarówno ja, Sebastian Mila, jak i Michał Chrapek dobrze się prezentujemy na boisku, ale nie tylko my. Każdy z nas w ostatnim czasie gra naprawdę dobrze. Mamy na ławce 7 zawodników i każdy, kto wchodzi na boisko, udowadnia, że wnosi jakość do tej drużyny. Powiedz mi jeszcze, ty jako nasz zawodnik ostatniego meczu z Piastem chyba nie wspominasz najlepiej, dostałeś wtedy czerwoną kartkę. W poprzednim meczu z Piastem dostałem czerwoną kartkę, ale to nie szkodzi. Drużyna zagrała beze mnie bardzo dobrze i odniosła zwycięstwo, a to najważniejsze. Czyli co, w Gliwicach tym razem trochę spokojniej? Yeah, easy.